dałem i proszę pana, możesz pan zobaczyć ten skener, chodzi wszystko akuratnie, jest tak jak trzeba. A powie mi pan jeszcze, jakie to jest to biuro? Biuro Interwencji Obywatelskich. A pańska godność, można wiedzieć, a sobie bym zapisał? Kononowicz Krzysztof. Jak? Kononowicz Krzysztof. Kononowicz. Przewodniczący. Krzysztof. Co mówi pan, że pan Lublina jeszcze daje tylko tą nyskę. A powie mi pan tak ostatecznie, ile za tą nyskę pan by chciał? No, ja i składziałem raz panu. Ale tak do utargowania ile tam by było? Bo pan powiedział 3000. No. To ile tak ostatecznie? No tam może coś by urwał pan. 2,5. 2900. 2900, tak? No wie pan co, najlepiej to jak ja bym przyjechał i obejrzał, wie pan. Bo mi potrzebny taki samochód. No, proszę pana, ja mówię panu szczerze tak. Przyjedź pan zobacz, bo w kota w worku się nie kupuje. No tak? Ja nie jestem kota w worku sprzedawać. Mm-hmm. Bo kota w worku można sprzedać byle jakiego. Dla człowieka. A ja nie jestem taki, proszę pana. Nie żeby rozumiem. Później palcem ktoś wytykał, proszę pana. Odsprzedał ten skurwysyn złom, czy tam coś jakiego. Nie, proszę pana. Każdy przyjeżdża i patrzy. Ja zapraszam właśnie pana na adres, na wszystko. Mm-hmm. Masz pan mój. A może meble potrzebne dla pana? A jakie meble? Kuchenne, szafki, proszę pana, teraz wersalki, stół pokojowy, stół kuchenny. A to pan robi jakiś remont i pan po prostu chce się pozbyć, sprzedać pan chce, tak? Proszę pana, nowiutkie, proszę pana, nowiutkie. Mm-hmm. Nieużywane. Nieużywane? Tak. I dużo pan tego ma? No sporo. Możesz pan, jak przyjedzie, to ja pana zaprowadzę i pan będzie widzieć. Dobrze. Wie pan co, to ja do pana zadzwonię jeszcze później. Może byśmy się umówili, ja bym jakoś przyjechał, tak nie wiem, w czwartek, piątek? Teraz czwartek, piątek. No najlepiej do mnie, wie pan, przedzwonić, czy ja będę czwartek, piątek robić, proszę pana. Dobrze. To wie pan, jak ja będę w biurze, to ja powiem wcześniej, tylko żeby, przypuśćmy dzisiaj, co jest wtorek, to jutro zadzwonić wieczorkiem o godzinie gdzieś tak 17:00, do mnie zadzwonić i proszę pana powiedzieć, czy pan będzie w Stynie, dobra? A jakbym tam nie mógł do pana trafić, to jak się zapytam tam na wsi, to będą wiedzieli, o kogo chodzi? Proszę pana, to nie jest wieś, to proszę pana miasto, Starosielce, dzielnica, proszę pana. Aha, aha. I proszę pana, tylko zapytać się pan, wjedziesz pan do Białegostoku? Ten, co startował na prezydenta miasta Białegostoku, zapytać się pan, gdzie Kononowicz Krzysztof mieszka? Panu palcem pokażą. O kurczę, to pan jest taki sławny trochę. Tak, proszę pana, bo ja poszedłem na całą Polskę poszedłem. Aha, a ja to widzi pan tak z internetu niechcący zadzwoniłem. Nie wiem do kogo w ogóle się dodzwoniłem. A widzi pan teraz, pan wiesz, do kogo się dodzwonił. No. Tego człowieka, który zawsze ludziom biednym, uczciwym, biednym pomaga. No pewnie, że tak. Dobrze, wie pan co? Ja panu może nie będę zawracał głowy, ja do pana zadzwonię. Proszę pana, a masz pan internet? Mam internet. Ja bym pana prosiłby, mm-hmm. jeżeli pan by już nie kupił tą nyskę, to wydrukuj pan mnie... to ogłoszenie. Co? To ogłoszenie. Ogłoszenie teraz, a drugi raz kolekcjonerzy starych samochodów. Takie coś? Kolekcjonerzy starych samochodów? Tak. Wydrukować panu? Tak. Adresy, gdzie one mieszkają, z telefonami, ze wszystkim. Kolekcjonerzy. Aha, a ma pan jakiś taki stary samochodzik na sprzedanie fajny? No nysa. No to tak, no tak. To ja panu to załatwię. To wie pan co, jak ja to wydrukuję, tu mam, zaraz wejdę w internet, znam, ja do pana zadzwonię. Jak... Ale proszę pana, pan nie prześlisz, bo ja nie mam ani maila, ani nic, proszę pana. To pan nie a to prześlisz. Na adres mogę panu wysłać, listem. Na adres, tak. No, na adres panu mogę wysłać. W kopertę i proszę pana... Bardzo proszę. Dobra, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ja się do pana odezwię. Proszę pana, a ja mogę pana imię i nazwisko zapisać? Oczywiście. To bardzo proszę. I kiedy pana zastać można? Wie pan co, no ja mówię, ja do pana zadzwonię, bo zobaczę tu w pracy, może sobie wolne wziąć i tak dalej. Jak ja sobie coś załatwię, to już będę wiedział, kiedy te wolne będę miał, to ja do pana zadzwonię. Dobra, i możesz pan przyjechać zobaczyć tą nysę, mebli. I proszę pana, naprawdę meble mam piękne, ładne.
proszę pana, i może ktoś... Nie ma problemu. Nie ma problemu. Zdjęcie pan zrobisz i puścisz w internet, może ktoś tam kupi. O. Ja dziś podałem do gazety wyborczej. Tak. Ale to tylko na całe Podlasie pójdzie wyborcza. Nie, wyborcza pójdzie i na Warszawę, nie? Wszędzie pójdzie, wszędzie. No. To wyborcza pani, na całą Polskę idzie. To proszę pani, na jak pójdzie, to każdy będzie czytać o moich meblach, proszę pana. No dokładnie, dokładnie. Proszę pana. I ja naprawdę mam mebli niedrogo, chcę sprzedać ich i tak dalej, bo muszę opróżnić tym pomieszczeniem brata, blok, mieszkanie i tak dalej. No aha. Dobrze, nie ma problemu. Ja się do pana odezwę. Dobra. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Dziękuję również, pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia.